Dzień dobry, witamy w Muzeum Archeologicznym w Gdańsku, konkretnie w Grodzisku Sopot. Jest to oddział Muzeum Archeologicznego w Gdańsku. Dzięki takiemu programowi, który pozwolił nam poszerzyć wystawę stałą, pozyskaliśmy dodatkowe elementy, między innymi uzbrojenia. I króciutko, naprawdę króciutko Państwu o tym powiem. Dawno, dawno nie było u nas broni tego typu, czyli szabli, broni jednosiecznej z pochwą. Nie będę już tego wkładał. Kolejna rzecz. Mieliśmy tylko nagie miecze. Takowe nie występowały. Teraz mamy również miecz z pochwą. Nie mieliśmy również przez dłuższy czas topora z broną. Tak zwany, bardzo popularnie nazywany topór brodaty. Broda to jest ten element. Tudzież inny rodzaj topora, tak zwany czekan. Z charakterystycznym elementem, czyli młoteczki. No i wreszcie duński topór bojowy, broń dwuręczna oraz perełka, czyli skrama sax. Jest to krótki nóż bojowy, najbardziej kojarzony z wikingami. Często używany jako broń dodatkowa. Jeśli chcecie Państwo się dowiedzieć więcej, bardzo serdecznie zapraszam do Grodziska w Sopocie. Dziękuję.